Futsal w świecie przygotowania do nowego sezonu rozpoczął od bardzo mocnego uderzenia. Nowym trenerem Beniaminka pierwszej ligi został Marcin Mikołajewicz, były reprezentant Polski w futsalu oraz dwukrotny król strzelców futsal ekstraklasy. Uważamy, że to jest naprawdę prawdziwa bomba transferowa, ponieważ jak wpiszecie sobie w przeglądarkę nazwisko Marcin Mikołajewicz, ja przygotowując się do tego zebrania tak zrobiłem, to wyskakują same oczywiście pozytywne rzeczy, ale takie sformułowania jak Robert Lewandowski polskiego futsalu, czy legenda polskiego futsalu, myślę, że wcale nie przesadzone. Jest to człowiek, który ma za sobą ponad 100 meczów w reprezentacji Polski, udział na Euro w 2018 roku w Słowenii, ale przede wszystkim jako piłkarz grywał w futsal ekstraklasie, dwukrotnie był królem strzelców futsal ekstraklasy, dwukrotnie zdobywał tytuł MVP tejże ekstraklasy, także naprawdę bogatą historię ma, jeżeli chodzi o występy na parkietach. Dwukrotnie zdobywał srebrne medale Mistrzostw Polski w barwach Pogoni Szczecin i FC Toruń, dwukrotnie brązowe medale, a więc właściwie w tej karierze klubowej brakuje chyba tylko Mistrzostwa Polski drużynowego. Marcin Mikołajewicz w świecie pełnić będzie funkcję grającego trenera i zamierza wspierać swoich podopiecznych na parkiecie. Ale czy to oznacza, że częściej zobaczymy go w akcji niż na ławce trenerskiej? Ciężko powiedzieć na dzisiaj. Na pewno będę występował tutaj i tutaj, ale tak jak powiedziałem na prezentacji, gdzieś pomalutku chciałbym już schodzić na ten drugi plan i zająć się tylko i wyłącznie trenerką, no ale na razie na 2 lata dogadaliśmy się, że jeszcze będę pomagał na boisku, także będę tu i tu. A jakie cele przed debiutanckim sezonem w pierwszej lidze stawia sobie nowy trener futsal w świecie? Na pewno mój cel jest jakby jasny i klarowny. Ja chcę, żeby zespół grał w każdym meczu na 100% i żebyśmy grali w futsal przede wszystkim, żeby nas ta gra cieszyła, a to co wyjdzie z tabeli, to tak naprawdę zweryfikuje parkiet. Myślę, że mamy bardzo ciekawą drużynę i jak przepracujemy dobrze ten okres przedsezonowy, to myślę, że możemy być naprawdę czarnym koniem tych rozgrywek. Bardzo ciekawie zapowiada się okres przygotowawczy świeckiego zespołu. Beniaminek pierwszej ligi zmierzy się m.in. z Legią Warszawa. Myślę, że wszystkie mecze sparingowe są dosyć ciekawe, bo dwa pierwsze tak naprawdę z Wemetem Kamienicą, który aspirował do awansu i przegrał po barażu. Drugi sparing gramy z Lęborkiem, czyli z drużyną, która spadła z Ekstraklasy, także to też są bardzo ciekawe zespoły. No i 3 września taka bomba na koniec, akurat Legia Warszawa ma przerwę w Ekstraklasie, bo Ekstraklasa zaczyna dużo szybciej. Im wypadł mecz akurat z FC Toruń, bo trener zespołu z Torunia jest na Mistrzostwach Europy, także wykorzystałem to okienko i dogadałem się, że zagrają z nami sparing. Także myślę 3 września, miejmy nadzieję, że w świeciu. Miejmy nadzieję, bo póki co hala widowiskowo-sportowa nie jest gotowa na organizację zawodów sportowych. Kiedy więc futsalowcy będą mogli korzystać z obiektu? W sierpniu absolutnie w sieciu nie będzie takiej możliwości. Jak wiemy, mamy remont parkietu przynajmniej do końca sierpnia i robimy wszystko, aby z końcem sierpnia prace się zakończyły, żeby nowa nawierzchnia była gotowa na wrzesień. No i robimy wszystko, żeby być gotowym na mecz z Legią Warszawa 3 września. Bardzo byśmy chcieli, żeby to właśnie ta inauguracja nastąpiła w świeciu przed naszymi kibicami, żeby trener mógł się zaprezentować i nowy zespół na tle tak utytułowanego rywala, takiej firmy jak Legia. Jest to doskonała okazja, dzięki trenerowi udało się takiego sparring partnera pozyskać. No i stąd jest na pewno ciąży na nas presja, żeby wyrobić się z pracami do końca sierpnia, żeby móc ten mecz rozegrać w świeciu. Natomiast cały okres przygotowawczy, czyli cały sierpień, drużyna futsal w świecie będzie trenować na hali w Unisławiu. Korzystając z okazji, dziękujemy trenerowi Jurkowi Siemienieckiemu za udostępnienie obiektu w Unisławiu. Nowy parkiet ma być w pełni przystosowany do rozgrywek pierwszej ligi, ale remont nie oznacza jedynie wymiany podłoża. Zniknie problem, na którego od lat uskarżali się zawodnicy. Tak, będzie to pakiet pierwszoligowy i chcemy zapewnić naszym graczom futsalowym jak najlepsze warunki. Do tej pory największym problemem była bliskość linii bocznej do ściany. No i tutaj przesuwamy całe boisko o 95 cm dokładnie, czyli prawie o metr w stronę kibiców. Będziemy bliżej kibiców grać, ale dzięki temu będzie więcej przestrzeni przy tych ścianach i nie będzie już takiego niebezpieczeństwa, że zawodnik mógłby wpadać na ścianę.